Dzień dobry, dziś moim gościem jest pisarz, profesor Stefan Chwit. Dzień dobry, panie profesorze. Witam pana, panie redaktorze. Panie profesorze, czy dobrze mi się wydaje, że ma pan od paru dni lepsze zdanie o Polakach niż wcześniej? No nie o wszystkich, no to bo gdybyśmy tutaj uogólnienie wprowadzili, to bylibyśmy niesprawiedliwi, jednak jesteśmy bardzo podzieleni. Ja oczywiście cieszę się bardzo, że duża część Polaków pomyślała sobie o sprawach Polski trochę podobnie jak ja, ale jest jeszcze 6, nie, 7,5 miliona tych, którzy myślą o tym inaczej. Tak, ale generalnie poświęcił pan całą książkę pod wszystko prawie mówiącym tytułem Oddać życie za Polskę, naszej poniekąd obywatelsko-ludzko-narodowej predylekcji do ulegania katastrofom i podejmowania katastrofalnych decyzji. Czasem okazuje się, że potrafimy być konstruktywni i działać sensownie. No tak, bardzo bym chciał, żeby dalszy ciąg zdarzeń potwierdzał to, co mówimy w tej chwili. Ale to jest chyba tak, że to zwycięstwo, to jest takie zwycięstwo pozorne po obu stronach. PiS pozornie zwyciężył wybory, a opozycja pozornie też uzyskała moc działania i sposobność do zmiany. Bo ja myślę, że to będzie bardzo poważna sprawa, w jakiś sposób to przestawić. No, nawet państwową i narodową przestawić teraz na inne tory. Ponieważ PiS stworzył szereg zabezpieczeń instytucjonalnych, które będzie bardzo trudno przekroczyć. No, na przykład Trybunał Konstytucyjny, który jest nie do ruszenia chyba przez następny rok czy półtora nawet, tak? Który będzie jednak miał możliwości wpływania na sytuację. Podobnie prezydent Duda, który też może nam tutaj wprowadzać istotne komplikacje do tych zmian. Panie profesorze, pamiętam rozmowę z panem parę lat temu, gdzie pan dość powiedziałbym intensywnie, błyskawicznie wyleczył mnie z mojego nadmiernego idealizmu w myśleniu o legendzie sierpnia 80 roku. Pod tytułem sugerował pan tak wspaniale, idealistycznie, patriotycznie, jednoznacznie nie było. I się zastanawiałem, może zacznijmy tę terapię w odniesieniu do ostatniej niedzieli, panie profesorze, już teraz, żebym nie był zdziwiony za rok, dwa albo trzy. No tak, tutaj już od razu powiedziałem, że dla mnie tutaj jako obserwatora tego, co się dzieje, bardzo istotne jest to, że jednak duża część polskiego społeczeństwa udziela mandatu partii, która w tej chwili, no, nazwijmy to, odchodzi od władzy, ale to jest bardzo poważna część społeczeństwa polskiego i ona się nie zmieniła, nie zmieni. No tam podobno utracili chyba 500 000 głosów, ale to się nie liczy w statystyce ogólnej. Ta liczba zwolenników PiS-ów to jest mniej więcej 7 600 000 w tej chwili. Panie profesorze, mówił pan o tych możliwych trudnościach przed nami. Czy pana zdaniem one mają przede wszystkim raczej charakter instytucjonalny, czy charakter mentalno-psychologiczny, emocjonalny? Jedno i drugie. Ja myślę, bardzo istotne jest tu połączenie tych dwóch elementów, o których pan redaktor mówi. Te zabezpieczenia zostały stworzone świadomie przez partię Prawo i Sprawiedliwość na wypadek rozmaitych właśnie okoliczności podobnych do tych, z którymi mamy teraz do czynienia. Ale mentalnościowo to jest oczywiście bardzo istotne, dlatego że mentalność prawicowo-nieliberalna jest jednak bardzo poważnym składnikiem świadomości Polaków nadal. I mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że co trzeci Polak, jeśli chodzi o elektorat, jest już przywiązany bardzo konsekwentnie do tej swojej macierzystej partii czy organizacji. Panie profesorze, pan jest poza świetnymi książkami autorem też doskonałych esejów politycznych. Jakby miał pan tak na błyskawicznie, w krótkim terminie napisać jakiś
esej polityczny na temat znaczenia tych niedzielnych wyborów wpisanego w jakiś właśnie ciąg dziejów polskich, to jaki pan nadałby temu sens i wydźwięk? No powiedziałbym tak, że Partia Zmiany, która w tej chwili, czy nazwijmy Koalicja Zmiany, która wchodzi na scenę polityczną, ma bardzo ograniczoną możliwość działania. I nie sądzę na przykład, żeby się zdecydowała na radykalne odrzucenie polityki socjalnej PiS-u. Bo to byłoby samobójstwo polityczne. I w tym sensie nowe zmiany będą w nieuchronny sposób zdeterminowane przez ten układ, w którym byliśmy przez 8 lat. To ja bym na tym skupił głównie. Panie profesorze, ja rozumiem, że mamy z jednej strony wynikający z frekwencji i wyniku wyborów bardzo silny mandat i bardzo sztywne ramy, w których ta nowa zmiana może się odbywać, tak? Tak bym to ujął, tak jak właśnie pan to w tej chwili określił. To jest to zderzenie, tak, to impet zmiany, który się tutaj musi jakoś zmieścić w tych realiach instytucjonalnych, które są no, bardzo trudne do przekroczenia. Myślę tutaj właśnie jeszcze raz powrócę do Trybunału Konstytucyjnego, do prawodawstwa i do roli prezydenta Dudy, który może tutaj rozmaite rzeczy bardzo zdecydowanie utrudniać. Bo rozumiem, że nie jest pan specjalnie skłonny wierzyć w to, że Andrzej Duda odczyta sens dziejów, stwierdzi, że może właśnie pierwszy raz ma szansę być prezydentem narodu, a nie prezesa. Nie bardzo pan w to wierzy. Powiem tak, myślę, że gdybyśmy założyli, że mamy do czynienia z kimś, kto myśli na dłuższy dystans, to może taka nadzieja by się mogła zarysować. Ale trochę się obawiam, że chyba to nie będzie tak. Raczej przypuszczam, że pierwszym krokiem prezydenta Dudy będzie jednak powierzenie organizacji rządu zwycięskiej partii i jej szefowi. Takie jest moje przypuszczenie. Może się mylę, ale tak to wygląda. Panie profesorze, co dla pana jest istotą, wyróżnikiem diferencja specyfika w skali dziejów tej epoki ośmioletniej, która już za nami? Co było w tym najważniejsze? No myślę, że dryfowanie w stronę narodowego państwa autorytarnego. Oczywiście przesadą byłoby twierdzenie, że PiS-owi się udało zbudować taką strukturę, jak to zrobił na przykład Erdogan albo Orban, bo to jeszcze nie jest ta faza, ale jeśli bym charakteryzował ten okres, to byłoby dryfowanie w tą stronę i rozmaite szczegółowe rozwiązania, które obserwowaliśmy, na przykład położenie nacisku na konflikt z wolnymi mediami, dążenie jednak do jakiegoś bardzo radykalnego ograniczenia tej swobody medialnej. Myślę tutaj o tym Lex TVN, wokół którego się to wszystko toczyło w sposób bardzo dramatyczny i mogło się potoczyć inaczej niż to się potoczyło. Więc ja bym charakteryzował ten okres jako właśnie okres dryfowania w tym kierunku. Jeszcze nie do końca, jeszcze nie jesteśmy w porcie, ale to widać w jaką stronę, w stronę jakiej latarni morskiej płynęła ta nawa państwowa wtedy. A propos latarni i topografii, panie profesorze, a z punktu widzenia mieszkańca Gdańska, jak pan czyta z jednej strony obsesyjną, antyniemiecką propagandę tej władzy, która w ostatnich tygodniach kampanii została jeszcze przestawiona i zaczęła być jednocześnie kampanią wyrażać pewien sentyment antyukraiński? No mnie zdumiało to, że nawet po wyniku wyborów
nastąpiło pewne nasilenie tego rodzaju retoryki i wczoraj właśnie usłyszałem w jednej z rozgłośni prorządowych informację o tym, że znaleźliśmy się właśnie pod władzą Czwartej Rzeszy. Tak skomentowane zostały wyniki tych wyborów. Oczywiście ja uważam, że to jest z jednej strony jakaś obsesja wynikająca ze skrzywienia mentalności, ale oprócz tego to jest też strategia. Myślę, że opcja antyniemiecka może liczyć na poparcie sporej części Polaków. W tym sensie PiS gra już kartami, które były znaczone znacznie wcześniej i posługuje się nimi no dość skutecznie, jeśli jednak te kilka milionów słucha tego i potakuje właściwie tym propozycjom. Panie profesorze, godzinę temu rozmawiałem z wybitnym prawnikiem, profesorem Włodzimierzem Wróblem, który przyznał, że był zaskoczony poniekąd tym wynikiem wyborów, bo już z sceptycyzmem patrzył na masowe reakcje społeczne. Wydawało mu się, że jako społeczeństwo już ulegliśmy na tyle zobojętnieniu, że do takiego refleksu ostrego, kategorycznego, społecznego protestu nie jesteśmy gotowi. Pan był w niedzielę zaskoczony, czy nie? No, do pewnego stopnia. Ja raczej się spodziewałem zwycięstwa PiS-u. Przyznam się tutaj, że moje nastawienia były raczej pesymistyczne, więc w tym sensie zostałem zaskoczony tym rozstrzygnięciem, które jest rozstrzygnięciem na korzyść jednak opozycji tej liberalno-demokratycznej. I oczywiście bardzo to przyjąłem dobrze. Panie profesorze, a czego pan oczekuje przede wszystkim od nowej władzy, poza tym, że w ogóle się pojawiła i ukształtowała? Co jest najważniejsze? Przede wszystkim wyprowadzenie z błędu dużej części Polaków, którym udało się wmówić, że koalicja prodemokratyczna, liberalno-demokratyczna nie ma żadnego programu. To był jeden ze sztandarowych pomysłów PiS-u. Powtarzano to w każdym właściwie przekazie, że koalicja nie ma programu. Dla mnie osobiście absolutnie wystarczającym programem jest ratowanie Polski przed dryfowaniem w stronę państwa narodowego antyliberalno-demokratycznego. Więc to jest dla mnie taka wytyczna programu, która dla mnie jest zupełnie wystarczająca, jeśli orientacja ogólna tego programu tak będzie wyglądała. Jeśli chodzi o szczegóły, to oczywiście one powinny się mieścić w ramach tego pomysłu. To znaczy jednak trzeba będzie tutaj wyraźniej bronić tego wszystkiego, co było bronione, dość powiedziałbym nieskutecznie przez te 8 lat. Ale wiemy przecież, czego mamy bronić, prawda? I co mamy przywrócić tutaj. I sądownictwo tutaj, i te sprawy wolnych mediów, i też sprawa tego, jak wygląda polityka oświatowa, polityka historyczna. Te wszystkie przegięcia, które PiS konsekwentnie wprowadzał, one powinny być wyprostowane. I ten program, uważam, jest bardzo poważny i bardzo merytoryczny. A dla pana, obywatela, akademika, najważniejszym punktem sprawy do załatwienia to jest praworządność, edukacja, czy co? Jakby pan tę listę namalował? No ja mam swój własny horyzont nadziei i to jest horyzont, który mówi o przywróceniu autonomii, prawdziwej autonomii uniwersytetów w Polsce. Czy ona była zagrożona w ostatnich latach? Ona była zagrożona. No i tutaj powiem tak, że może nie jest to takie dobre w tej chwili to, co powiem, ale pamiętam, że te próby ograniczenia autonomii zaczęły się już za czasów pani minister Kudryckiej. No, potem zostały nasilone, pojawiła się reforma Gowina, a teraz już to miało iść bardzo ostro. Więc w tym punkcie ja bym bardzo pragnął tego, żeby ta nasza dzisiejsza rozmowa też jakoś wpłynęła na to, żeby sprawa autonomii uniwersytetów stała się ważna nie tylko dla środowiska akademickiego, ale żeby się stała taką, powiedziałbym, ogólnonarodową troską. Bo uniwersytety powinny zachowywać swoją taką naukową autonomię i należy jej bronić.
Panie profesorze, jak jako pisarz piszący o historii często ocenia pan rolę i rozdział, który zapisał historyczny pana krajan Donald Tusk? No, my się znamy, więc tutaj moja rozmowa jest o tyle trudna, że komplementy w takiej sytuacji wyglądają trochę, no nie wiem, trochę nieprzyzwoicie. Ale oczywiście bardzo się tutaj cieszę. Panie profesorze, nieprzyzwoitość wybaczymy, spokojnie. No, ale tak. Oczywiście bardzo, bardzo byłem dumny z paru momentów, w których właśnie Donald Tusk pokazał się jako polityk nie tylko klasy polskiej, ale też klasy europejskiej. Bardzo mnie raniło to, kiedy PiS opowiadał tutaj paskudną opowieść o Donaldzie Tusku, który uciekł z Polski dla wielkich pieniędzy w Unii Europejskiej, co jest oczywiście brednią, głupstwem. Powinniśmy być dumni z tego, że właśnie polski polityk osiągnął tak poważne stanowisko w Unii Europejskiej i taką rolę odgrywał w tej wielkiej organizacji zupełnie nadzwyczajnej. Jeśli chodzi o historię Europy, to przecież to jest ewenement, że od 1945 roku potrafimy tutaj właśnie dzięki tej idei zjednoczenia Europy trzymać pokój wewnętrzny w Europie. Więc ja uważam, że tutaj to są powody do gratulacji. To są powody do gratulacji. Z drugiej strony podziwiam jedną rzecz w Donaldzie Tusku, że on mimo tak nieprawdopodobnych ataków, jakim on podlegał, nie osłabła w nim wola komunikowania się z Polakami. Pamiętam, jak on rozpoczął takie tournée po Polsce i ono na początku wyglądało bardzo nieciekawie. To były spotkania w jakichś małych miastach, które łączyły się też z jakimiś agresywnymi akcjami tych środowisk lokalnych. Mało ludzi przychodziło na te spotkania, a pamiętamy, jak to się potem potoczyło, jak wielkie te i ważne spotkania w tych rozmaitych, oddalonych od Warszawy rejonach, to była zasługa talentu i inteligencji Donalda Tuska, że potrafił tak przemówić do ludzi, którzy byli do niego nastawieni negatywnie. To jest niezwykły zupełnie sukces, szczególnie kiedy on odważał się wejść na rejony, które były bastionami tej prawicowo-narodowej partii. I jemu się to udało. Więc powiem, że tutaj pod tym względem wydaje mi się to nadzwyczajne. A jak pan sądzi, jak historia zrecenzuje Jarosława Kaczyńskiego i jego epokę? A wszystko zależy od tego, kto to będzie recenzował. Jako historyk mogę powiedzieć, że tutaj władza decyduje o tym, jaki jest kształt opowieści o historii. No oczywiście, gdybym sam oczywiście tutaj miał recenzować ten okres, to bym jednak powiedział o tym, że może działy się tutaj rzeczy niepokojące, które są przedłużeniem, no, powiedziałbym, pewnych radykalizmów, które występowały w polskiej kulturze wcześniej. Ruch narodowy jeszcze z początku XX wieku, potem lata 30. To są wszystko prekursorzy tej partii, która właśnie w wyniku wyborów straciła swoją dominującą pozycję. Więc myślałbym tutaj o tym, że on jednak w dość mało krytyczny sposób podchodził do tej tradycji narodowej i zmierzał właśnie w stronę modelu autorytarnego. Panie profesorze, sierpień 80, czerwiec 89 i teraz te wybory. Czy tu jest jakiś Jungtim, jakiś ciąg logiczny w tych zdarzeń? O nie, myślę, że może dla nas, my to pamiętamy, ale jak ja rozmawiam z młodymi ludźmi, to tutaj tego Jungtim nie ma. To duża część Polaków w tej chwili, może połowa Polaków w ogóle nie pamięta tamtego czasu. To nie jest dla nich żywe doświadczenie. Bo oczywiście dla nas to może być tutaj takie wewnętrzne wzmocnienie, że ta mobilizacja, no na przykład te wielkie
wielkie zgromadzenie w Warszawie miało w sobie elementy ducha Solidarności. Ja patrząc na to, co się tam działo, no, miałem takie wrażenie déjà vu momentami, kiedy przypominałem sobie te wielkie tłumy pod Stocznią Gdańską, które właśnie też w jakimś takim uniesieniu i odczuciu szansy czy nadziei zbierały się wokół właśnie tego miejsca symbolicznego. Więc w tym sensie tu oczywiście można mówić o jakimś echu tamtego wydarzenia, natomiast jednak to jest zupełnie inna sytuacja i to jest inny zupełnie kontekst. Czy jako profesor, nauczyciel, akademik, człowiek, który ma stały kontakt z młodzieżą, był pan zdziwiony tą ich mobilizacją i jasnym postawieniem się po stronie pewnego katalogu wartości? Nie, nie. Może dlatego, że jednak uniwersytety nie były przez te 8 lat miejscem, w którym Prawo i Sprawiedliwość królowało. To nie było raczej miejsce, które można by nazwać bastionem ideowym tej partii. Młodzież była raczej nastawiona krytycznie. Ja się często spotykałem zresztą ze studentkami o bardzo radykalnych poglądach feministycznych. Pamiętam, jak studenci demonstrowali swoje poparcie dla strajku kobiet, umieszczając obok, ponieważ to były zajęcia zdalne, więc oni oznaczali swoją obecność ikonami, które przesyłali właśnie prowadzącemu zajęcia jako potwierdzenie obecności. I to były ikony symboliczne, które bardzo wyraźnie właśnie miały wydźwięk takiego poparcia dla idei feministycznych. No, spotykałem się też z wypowiedziami bardzo radykalnie lewicowymi, więc trudno właściwie wskazać mi tutaj jakieś środowiska uniwersyteckie, które miałyby właśnie jakąś głęboką intencję tego, żeby wspierać właśnie partię narodowo-katolicką, która rządziła przez 8 lat. Panie profesorze, czy pan jako widz, czy pan oglądał przez ostatnich 8 lat albo przez ostatnie 4 dni Telewizję Polską? Panie redaktorze, niech mi pan wybaczy, ale niestety nie oglądałem. Ja jak najbardziej wybaczam, tylko chciałem wiedzieć, czy gdyby pan oglądał, czy miał pan jakieś refleksje historiozowiczne? Tak, no ja uściśle może to tak, że co jakiś czas oczywiście zaglądam tam, żeby sobie po prostu przypomnieć o tym, że istnieje taka właśnie instytucja i taki przekaz i też z zaciekawieniem jako badacz kultury polskiej z zaciekawieniem obserwuję sposób przekazu informacji, który tam występuje, więc nie jestem niezorientowany. Nie jestem. Tylko powiem tak, że nie należę do fanów tej instytucji. O. Jasne. Panie profesorze, od dziesięcioleci, może od stuleci toczy się debata, czy Polska jest bardziej zachodnia, czy wschodnia. Czy sądzi pan, że ta niedziela w jakimś sensie rozstrzyga ten spór, czy tylko to jest epizod w tym ciągu tej debaty? Obawiam się, że to nie jest rozstrzygnięcie ostateczne. Nie, myślę, że nie. Myślę, że jesteśmy społeczeństwem bardzo głęboko podzielonym i że nawet taka jawna demonstracja sprzeciwu, która nastąpiła właśnie w niedzielę wyborczą, to nie jest jednak akt, który będzie wpływał na jakąś decydującą zmianę tych proporcji. Myślę, że proporcje są właśnie takie, że może nie zupełnie pół na pół, ale jednak jesteśmy społeczeństwem, które jest bardzo głęboko poróżnione, jeśli chodzi o sposób myślenia o Polsce, ale też o systemach wartości, które wyznajemy. Jedno mnie tylko w tym wszystkim, jeśli można użyć takiego słowa, może nie do końca adekwatnego, cieszy, że nie dochodzi jednak do bardzo gwałtownych konfliktów między tymi dwoma grupami, że jeśli to się realizuje, to jednak głównie poprzez agresję werbalną w internecie, no, to jest bardzo widoczne. Więc powiem tak,
modlę się do losu, żeby nie nastąpiło zaostrzenie tego konfliktu, bo może też dojść do tego. Panie profesorze, wyobrażam sobie, że zwolennicy Partii Prawa i Sprawiedliwość w tych dniach bardzo chcieliby recydywy tego, co było, a co my, demokraci, ludzie, którzy się cieszą z wyniku wyborów, powinniśmy zrobić albo musimy zrobić, żeby tej recydywy nie było? No, realizować ten program, o którym tutaj mówiłem, a którym by określił jednym słowem taki program dążenia antyautorytarnego w różnych dziedzinach, w różnych szczegółowych kwestiach, żeby to miało oczywiście przy zachowaniu, moim zdaniem przy zachowaniu jednak, uważam, że byłby wielki to błąd, gdyby koalicja dzisiejsza zapomniała jednak o tym, że duża część Polaków przywiązuje wagę do tak zwanego państwa opiekuńczego. Zniszczenie tego państwa opiekuńczego, nawet jeśli były tam przerosty tego państwa opiekuńczego w przypadku PiS-u, będzie błędem politycznym, za który koalicja zapłaci straszną cenę. Panie profesorze, wyobrażam sobie, że byłoby postawienie pisarza w bardzo niekomfortowej, kłopotliwej sytuacji, gdyby chcieć od niego domagać się recenzowania innych pisarzy, ale jednak pojawiła się 2 dni temu wypowiedź popularnego ostatnio pisarza, pana Twardocha, który szydził, kpił z demokratów pod tytułem: a co z 1297, liczbę zmyślam, z 1297 końcem demokracji, który ogłaszaliście przez ostatnich 8 lat. Czy myśli pan, że to jest literacka, publicystyczna prowokacja, czy co? No, myślę, że pisarz Twardoch jest bardzo inteligentnym człowiekiem i ma prawo do takiego poglądu, jaki tam wygłasza. Ja niespecjalnie się tym przejmuję. No a o jednym jednak powiem, że pewne rzeczy, które on wypowiada, nie są pozbawione sensu. On jednak mówi na przykład o tym, że tak zwany neoliberalny zawrót głowy może prowadzić do bardzo niebezpiecznych rzeczy. I tutaj się z nim całkowicie zgadzam. No niestety, jeśli spróbujemy zrobić to tak, że zachowując demokrację liberalną, równocześnie będziemy burzyć to, co jest oczekiwaniem bardzo dużej części Polaków, to znaczy to liczenie na państwo opiekuńcze, no to wtedy będzie niedobrze. No. Ludzie się zwrócą przeciwko tej koalicji. Panie profesorze, jeśli Polska i jej problemy decydują i wpływają na jakość pana snów. Czy od niedzieli śpi pan lepiej? O nie, nie. Myślę, że moje sny są tak autonomiczne, tak niezależne, że niestety, nie, nawet gdyby bardzo chciały wydarzenia te historyczne, znacznie bardziej silniej na mnie wpływają, na moje sny wpływają te wydarzenia, które się dzieją trochę dalej. Mówi pan o Izraelu? No myślę o Izraelu, ale też o Ukrainie myślę. To są rzeczy, które znacznie skuteczniej przeciekają do moich snów. A co z tym, jeśli chodzi o Izrael, który dla mnie jest równie bliski jak Ukraina, co my Polacy powinniśmy w tym z tego widzieć, brać, rozumieć, jak interpretować? Bardzo jest to trudne dla mnie pytanie, bo ja nie jestem specjalistą od tych okoliczności. Trochę wiem o historii tego konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Wiem, że to jest konflikt niesłychanie zaplątany i trudno, nawet czasem myślę, jak można go rozwiązać, ale te wszystkie pomysły wydają mi się naiwne zupełnie. No bo dwa narody chcą mieszkać w tym samym miejscu. No to jest bardzo podobne do sytuacji w Polsce na Kresach Wschodnich, kiedy dwa narody też chciały mieszkać w tym samym miejscu i to była ukraińska ludność, polska ludność i co z tego wynikło, wiemy, jak straszne rzeczy z tego wynikły. Nie mam zupełnie pojęcia. Myślę, że to jest jeden z najbardziej tragicznych momentów w historii ludzkości, to co się dzieje tam.
ponieważ oba te kraje, w moim przekonaniu, i Palestyna, i Izrael, mają prawo jednak egzystować jakoś, ale nie wiadomo, jak pogodzić te prawa ze sobą. I to jest dla mnie bardzo bolesne. A i czy jest pan zdziwiony eksplozją antysemityzmu współczesnego, i to nie tylko w wydaniu internetowo-ulicznym, ale także, powiedziałbym, wybuchy tego antysemityzmu w ośrodkach, nawet najbardziej znanych ośrodkach akademickich i w Europie, i w Ameryce, może nawet bardziej w Ameryce? Nie wiem, czy to można tak traktować. My myślimy, że tutaj, jeśli się pojawia właśnie ten moment krytyki wobec Izraela, no to w tym momencie od razu uważamy, że to ma charakter antysemicki. Ja nie sądzę, żeby to tak trzeba było to określać. To nie muszą być intencje właśnie takie zmierzające do jakiegoś upokorzenia Izraela. To raczej chyba są takie niepokoje, które wynikają z tego, że dysproporcja sił między tym ruchem palestyńskim i państwem Izrael jest zupełnie nieporównywalna. Państwo Izrael jest mocarstwem po prostu militarnym, a to są jakieś takie tam organizacje trzeciorzędne, które próbują coś tam zrobić, ale to przecież odpowiedź na to jest tak potężna, że w ogóle nie ma o czym mówić. No. W tym sensie ja myślę, że to są chyba powody, dla których przynajmniej w niektórych kręgach, na Zachodzie na przykład, występuje coś takiego. Ale oczywiście obok tego jest prawdziwy europejski czy zachodnioeuropejski antysemityzm, który chętnie się w to włącza i wykorzystuje to oczywiście, tak. A czy to rozstrzygnięcie niedzielne wyborcze w Polsce, widzi pan w tym jakieś szanse, jeśli chodzi o rolę, jaką powinniśmy odgrywać w kontekście Ukrainy i wojny, która prowadzi, i odbudowy, w której trzeba będzie jej pomóc? Och, tu jest sprawa szalenie trudna, o której pan w tej chwili myśli, ponieważ nie wiem, czy pan też ma taką nadzieję czy przekonanie, że ta wojna strasznie długo trwa. Oczywiście to jest zupełnie złudzenie. Ja pamiętam wypowiedź Putina, którego zapytali studenci rosyjscy, kiedy zakończy się tak zwana operacja specjalna na Ukrainie, a on wtedy odpowiedział: Piotr I prowadził wojnę o Ukrainę przez 21 lat. To była odpowiedź Putina na pytanie, kiedy się skończy operacja specjalna na Ukrainie. Więc my myślimy, że to się skończy za półtora roku, albo może za rok. Tymczasem Rosja prowadzi wojnę na wyniszczenie. To wyraźnie widać, że to jest stacjonarna wojna na wyniszczenie, która ma doprowadzić do zniszczenia armii ukraińskiej co do ostatniego żołnierza, żeby on tam się wykrwawił na tym stacjonarnym froncie. I te opowieści o odbudowie Ukrainy to są takie opowieści, wie pan, o dzieleniu skóry na niedźwiedziu. Kiedy to nastąpi, to bardzo mi trudno powiedzieć. Ale rozumiem, że w sensie moralnym nasze stanowisko powinno być, jak rozumiem, jednoznaczne, proukraińskie, solidarnościowe, braterskie, tak? Niezmiennie. Oczywiście, że tak. W tym punkcie, jeśli rzeczywiście Ukraina chce się do nas przyłączyć i do Unii Europejskiej. Bo kiedy wie, jak się tam rozwinie wewnętrzna sytuacja, nie wiemy zupełnie, jak się rozwinie sytuacja polityczna na Ukrainie. Ja oczywiście bardzo się niepokoję tym, że tam mogą dojść do głosu jakieś siły, które będą właśnie antyeuropejskie, bo były te siły. Przypomnę, że Janukowicz został wybrany większością głosów, nie wiem, czy pan pamięta, Janukowicz został wybrany większością głosów ukraińskich jako prorosyjski prezydent Ukrainy przeciwko związkom z Unią Europejską. Taka była sytuacja. Więc tam też nie wiadomo, co tam będzie. W tym sensie ja bardzo sympatyzuję z Ukrainą proeuropejską, no ale się trochę obawiam, że może też tam być inaczej. Super, dziękuję panie profesorze. Przelecieliśmy wschód, Bliski Wschód i Polskę, więc wszystko. Globalnie ujęliśmy sytuację, ale w sumie raczej optymistycznie. Tak, serdecznie panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. Kłania ukłony dla żony. Kłaniam się serdecznie. Dziękuję.